Witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę więcej na temat masażerów do twarzy, takich najbardziej popularnych, które możecie znaleźć praktycznie w większości sklepów i bardziej są markowe te masażery i mniej markowe z różnych półek cenowych, ale tak naprawdę one wszystkie działają podobnie. Więc jeżeli jesteście ciekawe, który masażer warto kupić, a który niekoniecznie, zapraszam do oglądania. Dobrze, zacznijmy może od tych najbardziej popularnych, czyli tych takich kamiennych. Ja mam chyba kwarcowe, ja je dopiero co wyjęłam z lodówki. To są masażery, które właśnie teoretycznie są z kamienia, bardzo często są właśnie te kwarcowe lub są jeszcze te różowe. Podam Wam nazwę na dole, jak się nazywa ten kamień. I czy te masażery rzeczywiście działają cokolwiek? Kwestia jest taka, ja te masażery lubię dla osób, które... Znaczy ja te masażery lubię używać ogólnie na sobie i to są masażery dla osób, które mają problemy z zastojem limfatycznym. Czyli to są masażery, które się doskonale zdadzą dla osób, które mają albo bardzo młodą skórę i właśnie gdzieś tam delikatnie puchną po jakiejś imprezie na przykład następnego dnia. Czy na przykład dla osób, które ogólnie mają taką tendencję do tych opuchlizn pod oczami. Ja mam tutaj takie dwa jakby rodzaje tych masażerów. Jeden jest z taką wypustką chropowatą i on niby ma nam troszeczkę pobudzić ukrwienie. Tak naprawdę on tutaj za dużo nie robi, ja w ogóle tego kawałka nie używam. A ten jest super, bo ten ma większą jakby ten kamień do całej twarzy, do opracowywania tutaj całej linii żuchwy, jak i również ten mniejszy, który idealnie się zdaje pod oczy, żeby właśnie troszeczkę przepchnąć tą limfę. Ja wiem, że one są gdzieś tam jest podawane, że to są jakieś anti-aging, rewitalizujące, zapobiegające wiszeniu skóry. Jeżeli chodzi o te masażery, to raczej bym się cudów nie spodziewała. Tak samo jak są te masażery, takie kule z takim niebieskim płynem, wstawiam tutaj zdjęcie, i są też takie duże walce, które się trzyma w lodówce. To są wszystko masażery, które działają na tym samym, oparte są one tak naprawdę o ten sam mechanizm, czyli tylko i wyłącznie odświeżenia skóry. Je się trzyma właśnie wszystkie w lodówce, ja swoje trzymam w lodówce, jak i również oprócz odświeżenia właśnie troszeczkę przepchnięcie tej limfy, zciągnięcia opuchlizny z twarzy. Pamiętajcie, że jeżeli przed tym, jak robicie sobie takie masaże, dobrze jest najpierw tutaj wymasować sobie te zbiorniki węzłów limfatycznych, troszeczkę uszy do tyłu sobie ponaciągać. Ja tutaj mam pana twarz. To jest pan twarz, który będzie nam asystował w dzisiejszym filmie. Dlatego chciałam Wam pokazać, o co mi chodzi. Tutaj przy uszach tak naprawdę jest główny zbiornik taki zbiornik limfatyczny, do którego spływa limfa. I najpierw, zanim tak naprawdę zaczniemy sobie taki ala mały drenaż, żeby tą opuchliznę ściągnąć, to trzeba, że tak to i umę, oczyścić zbiornik, czyli tutaj sobie najpierw przemasować porządnie, powyciągać uszy do tyłu troszeczkę, zluzować, jak i również tutaj nad obojczykami sobie delikatnie pouciskać, zrobić sobie taki masaż, przemasować sobie tak i dopiero wtedy lecimy tym masażerem. Bo jeżeli nie opróżnimy sobie tych zbiorników, że tak to powiem kolokwialnie, to ten masaż na wiele się nie zda. Więc to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli macie tendencję do opuchlizn, to te kwarcowe czy jadelitowe? Jadelit? Nie wiem, czy jest taki kamień. Ten różowy poprawi się na pewno, bo nie jestem pewna, jak się nazywa, nie będę kłamała. One są bardzo fajne. Z tym, że powiem Wam tak, ceny tych masażerów teraz są po prostu czasami tak do góry podbite, bez sensu, że to jest mała głowa. Na pewno możecie znaleźć w tym momencie gdzieś takie właśnie na Allegro, na AliExpress. Niekoniecznie bym szła w jakieś mega drogie marki, dlatego że one są wszystkie bardzo, bardzo podobne. Więc nie widzę tutaj większego sensu wydawania pieniędzy. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to są właśnie te. Druga rzecz to są właśnie te masażery, dwa, które ja bardzo lubię i których ja używam na co dzień. I jeden z nich, zacznijmy od którego zacząć. Zacznę od tego. To jest taki masażer z takimi dwoma kulkami.
I to jest akurat masażer, który był kupowany, ja go kupiłam w Butsie i on fajnie mi służy. Niemniej jednak taki bardzo drogi masażer właśnie tego typu wypuściła nasza polska beauty therapist, która pracuje z największymi gwiazdami w Stanach, o Joanna Czech. I ona wypuściła, on jest chyba do kupienia na Net-a-Porter albo chyba jeszcze jest, tak mi się wydaje. Postaram Wam go znaleźć go dla Was. Ja się nad nim zastanawiam i chyba go kupię, bo najpierw kupiłam ten, żeby sprawdzić, czy w ogóle będę się masować, bo tak jak powiedziałam, ja mam problem z tą systematycznością i tak samo jeżeli chodzi o suplementy, tak samo jeżeli chodzi o masaże. Jest to strasznie dla mnie męczące, ale jakoś mi całkiem dobrze idzie. I dlaczego ja Wam polecam ten masażer? Dlatego, że tutaj mam takie dwie kuleczki, które są w stanie złapać nasz fałd skórny i powięź mięśniową. Te! Tak jak powiedziałam, one tylko i wyłącznie do odprowadzania limfy, nim możemy sobie się miziać, ale on nam nie złapie powięzi i on nam nie zrobi takiego prawdziwego, mocnego masażu. Ten jak najbardziej. On tutaj idealnie wchodzi, och, jakie to jest przyjemne, idealnie wchodzi gdzie mamy żuchwę, w linii żuchwy i po prostu łapie nam tą skórę do góry i on jest naprawdę fajny i bardzo, bardzo przyjemny. Sam masaż jest bardzo przyjemny, ale jeżeli rzeczywiście sobie zrobicie taki masaż z ręką na sercu, chociaż 10 minut twarzy, to naprawdę jest super przyjemnie. I teraz jak łapiemy tym masażerem tkankę? Zacznę sobie od pana twarzy, bo on jest tutaj po to właśnie. Czyli tak, łapiemy sobie ją tutaj, gdzie jest linia żuchwy, jak i również tutaj, do góry, od kącików ust do góry, jak i również na kości jarzmowej w górę oka, czyli tu, i po mięśniu okrężnym oka, od tak naprawdę, jak to się nazywa po polsku? Tutaj jest tak zwana glabella, czyli to są te mięśnie, które powodują zmarszczkę lwią, więc od glabelli po okrężnym oka do kącika, w ten sposób. I on, słuchajcie, jest naprawdę... On jest tak dobry, on jest tak fajny. Ten Joanny Czech wydaje mi się... I teraz tak, czy warto zainwestować? Nie wiem, jeszcze nie przetestowałam, ale jak go kupię, to Wam powiem, bo ten Joanny Czech jest dosyć drogi. On tam naprawdę, ona sobie ceni. Chyba, nie wiem, patrzyłam tu chyba 150 funtów za ten masażer, więc to nie jest tania sprawa. Ale kwestia jest taka z tymi masażerami, że im jest mocniejszy ten masażer, im bardziej może nam chwycić ten fałd skóry z powięzią, tym jest lepiej. Więc ten jest taki dosyć delikatny, on bardzo fajnie działa, daje wspaniały masaż i bardzo relaksuje. Uwierzcie mi, ten masażer jest super relaksacyjny. Najbardziej to jest relaksacyjny masaż ze wszystkich, które możecie sobie zrobić tymi przyrządami, które Wam się tutaj pokażę. I naprawdę bardzo ładnie podnosi tą twarz do góry, czyli liftinguje, daje taki fajny efekt napięcia. Już nawet czuję po jednej stronie. Jeżeli ktoś naprawdę z ręką na sercu będzie takiego masażeru sobie używał codziennie, co drugi dzień, przynajmniej po 5 minut, to naprawdę te efekty będą fajne, będą się utrzymywały. Więc, a poza tym jest to bardzo, bardzo, bardzo przyjemne, relaksacyjne. Ja na przykład bardzo lubię to wkładać też do lodówki, jak mam ból głowy, a ja dosyć często mam bóle głowy, mam takie migrenowe stany, to naprawdę mi tak rozluźnia napięcie tutaj mięśni moich poprzecznych czoła, jak i również właśnie tych okrężnych oka, więc on się super sprawdza dla mnie. Ja go bardzo lubię i go bardzo używam, bardzo dużo używam. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o jego droższy odpowiednik, nie jestem pewna. Sądzę, że warto by było, jeżeli ktoś ma możliwość i chce kupić jeden porządny, to sądzę, że chyba powinnam polecić, bo uważam, że ja ogólnie lubię Asię Czech, uważam, że wszystko to, co ona wypuszcza, jest bardzo dobre jakościowo, więc wierzę też, że ten masażer też będzie dobry jakościowo. Jeżeli ktoś ma mniejszy budżet, jak najbardziej taki masażer z kulką też można sobie kupić na Allegro i on też będzie działał, tak? Najważniejsze właśnie, żeby dosyć mocno ten masaż sobie wykonać i jest ekstra. Teraz jest hit petarda. Ja ten masażer zobaczyłam pierwszy raz u Jessiki Alby na jakimś tam filmie promującym jej markę kosmetyków Honest, o której już zrobiłam recenzję, podlinkuję Wam na dole. I bardzo mnie zaciekawił ten masażer. Ona sobie robiła tym masażerem taki dosyć mocny masaż.
I potem się okazało, że jedna z takich najbardziej sławnych pielęgniarek aesthetic nurse w Stanach, dr Jamie, która notabene też wypuściła z jedną z lekarek taki serial, taką jakby serię na Netflixie, którą też Wam podlinkuję dla osób, które są zainteresowane takimi sprawami, to całkiem spoko. I ona właśnie jakby swoim nazwiskiem sygnowała ten masażer, który jest identyczny. Koszt tego masażeru chyba bodajże, żebym Was teraz nie okłamała, u niej to jest około 35-40 funtów, więc trzeba liczyć około 200 zł. Niemniej jednak ja stwierdziłam, że go poszukam gdzie indziej. I ja go znalazłam, słuchajcie, na jakiejś stronie, ja nawet nie pamiętam, jaka to była strona, ale wiem, że na AliExpress tak samo możecie je zamówić. Powiem Wam tak, jest tak ciężki, jest tak masywny, w ogóle w przepięknym opakowaniu. I przede wszystkim on działa cuda dla osób, które mają podwójny tutaj podbródek. On tak pięknie rozmasowywuje, jest tak pobudza krwienie, że naprawdę ja jestem jego wielką fanką. Ja oczywiście go takim ruchem zamiatającym do góry masuję sobie twarz teraz. No nie chcę aż tak bardzo masować, bo powiem Wam szczerze, że mam trochę make-upu na sobie dzisiaj. Więc nie chciałabym po prostu uświnić sobie tego. Niemniej jednak tak naprawdę ruchem obmiatającym do góry. Kiedyś sobie siedziałam przed telewizorem i masowałam sobie podbródek tutaj, cały podbródek z linią żuchwy i powiem Wam, że tak się zapatrzyłam na ten telewizor i przez 10 minut czy przez 15 robiłam sobie ten masaż i efekt jaki był, który oczywiście nie był zamierzony, bo jakby ja nie na początku nie podejrzewałam go o takie cuda, był naprawdę super. No wszystko tutaj tak ładnie poszło do góry, tak samo jak policzki, tak samo jak linia żuchwy, naprawdę ten masażer daje radę i powiem Wam, że ja tak naprawdę bym łączyła, ja łączę jego z tym masażerem, dlatego że najpierw sobie robię ten masaż, masaż tym masażerem, a następnie sobie używam tego masażeru już jako takie wykończenie, jeszcze taki właśnie ruch wygładzający, podciągający do góry, mega relaksujący, mega fajna sprawa. Więc jeżeli chodzi o ten masażer, to też go bardzo, bardzo Wam polecam. On świetnie pobudza krwienie, więc na przykład jeżeli chcemy sobie położyć jakąś maskę dodatkowo, jeżeli chcemy sobie zrobić jakiś zabieg, taki treatment, jakiś taki spa ala, to fajnie jest sobie zrobić masaż tym, jak i również tym, dlatego że ten tak ładnie poprawia krwienie, że potem wszystko, co nakładamy na twarz, też nam będzie fajnie działało. Bardzo, bardzo je lubię. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o masażery, to ja mam te trzy i bardzo, bardzo jestem z tych dwóch zadowolona. Ten trzeci to jest taki kiziu-miziu, ja go kupiłam bardziej na testy, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie, jeżeli ktoś by miał wybrać jeden, to już jest ciężka dla mnie sprawa. Ten oczywiście odpada od razu, bo dla mnie ten masażer średnio działa. Nie wiem, który bym wybrała, gdybym miała wybrać jeden. Chyba nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to pytanie. Obydwa są super, bardzo lubię ich używać. Więc ciężko mi jest odpowiedzieć, który bym wybrała. Chyba ten. Tak mi się wydaje, mimo wszystko chyba ten, bo dlatego, że po prostu ja bardzo lubię to uczucie tego masażu, po prostu daje mi to niesamowitą przyjemność, więc chyba ten. Niemniej jednak, no ten też jest świetny. Dwa masażery tak naprawdę, obydwa można znaleźć i w droższych wersjach, i w tańszych. Droższe wersje Joanny Czech i Nurse Jamie, ale można też znaleźć w tańszych wersjach gdzieś na Allegro, na AliExpress i na pewno będą działać. Może nie podobnie, znaczy ten Nurse Jamie, powiem Wam szczerze, ja go widziałam na żywo i dla mnie nie ma żadnej różnicy, zero, nul, tylko po prostu różnica jest w cenie, ale jest tak samo ciężki, jest bardzo masywny, jest bardzo porządny, więc, a tak jak mówię, ja na Czech masażerów nie widziałam, więc nie mogę porównać, ale ten bardzo dobrze mi się sprawdza, więc mogę polecić. I co tak naprawdę potem jeszcze, co tak naprawdę można trochę podpiąć pod masaż, choć nie to koniecznie, ale są to takie elementy właśnie fizjoterapii mięśni twarzy, oczywiście to jest tejpowanie. Czy ja tejpuję twarz? Nie tejpuję twarzy, dlatego że nie mam na to czasu,
ale mam pacjentki, które tejpują i czy to się sprawdza? Słuchajcie, tak, sprawdza się jak najbardziej. Jeżeli chodzi na przykład bardzo, co dla mnie jest takie najfajniejsze, to że właśnie można sobie troszeczkę z tymi bruzdami powalczyć poprzez tejpowanie. Można powalczyć z mięśniami poprzecznymi czoła, tak samo można powalczyć z chomikami. Ja taki cały film o tejpie może Wam zrobię. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy byłybyście zainteresowani w ogóle tą tematyką tejpowania i jak, co, gdzie tejpować. Otejpujemy sobie potem po prostu może kolegę połowę twarzy. Czy no połowę twarzy on tylko ma, więc otejpujemy tą połowę, którą mamy. To Wam pokażę tak naprawdę z bliska ułożenie mięśni i jak, gdzie naklejać, jak tak naprawdę to robić, żeby to miało jakikolwiek sens. Więc jeżeli jesteście zaciekawione i zainteresowane, dajcie znać, ale tak w rolę wstępu i uzupełnieniem tego tematu, jeżeli chodzi o masażery, to jest to fajny sposób prewencji, jak i również jeżeli na przykład zrobiłyśmy sobie jakiś zabieg i widzimy fajną poprawę, że zmarszczki się spłyciły, to żeby utrzymywać ten efekt, jak najbardziej jest to taka naturalna metoda. Czy ona zastąpi nam botoks? Nie. Nie będę Was kłamała, że zastąpi Wam botoks. Nie zastąpi Wam botoksu. Jeżeli ktoś ma bardzo mocną mimikę, jeżeli ktoś ma bardzo duże, głębokie zmarszczki, szczególnie lwie lub poprzeczne czoła, no to możemy sobie troszeczkę to wyciągnąć, ale nie da Wam takiego efektu jak botoks. Jednakże nie wszyscy chcą mieć botoks, nie wszyscy lubią, nie wszyscy się zgadzają z tym i to jest bardzo fajna alternatywa. Jak najbardziej po takim masażu twarzy uważam, że jest to fajna sprawa. A, jeszcze czego nie powiedziałam, czy masować na sucho, czy masować na coś. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te masażery, to można masować równie dobrze sobie, na przykład nałożyć zimną maseczkę taką w płachcie na... O Jezus, chyba czasło. Na 5 lub 10 minut i można sobie rzeczywiście taki masaż wykonać. Tym masażerem też można masować na przykład na oliwkę różnego rodzaju. Żeby jeszcze troszeczkę takiego poślizgu nadać. Jeżeli chodzi o te masażery, ja masuję na suchą skórę przed nałożeniem jakiegokolwiek produktu. Nie potrzebujemy mieć tutaj żadnego poślizgu. Tutaj są one tak stworzone, że i to się kręci. Więc one są tak stworzone i ja masuję na suchą skórę z tego względu, że po pierwsze ja nie nakładam olejków na twarz, bo moja skóra nie lubi olejów za bardzo. Ja, tak jak mówię, jestem fanką retinolu, ja tego retinolu dużo używam, więc po prostu ja wykonuję masaż na suchą skórę. Poza tym tutaj jest pełno różnych zagłębień i ja nie chcę, żeby mi tutaj produkt wchodził jakikolwiek, bo jest to niehigieniczne moim zdaniem. Ja zawsze ten masażer bardzo mocno wypucowywuję, dokładnie tutaj w przestrzeniach tych między tym kamyczkiem. Tak samo jak i ten, ja po prostu lubię masować, robić sobie taki porządny masaż, nie na oliwce, tylko ani nie na jakimś tam oleju, czy na jakimś kremie, tylko po prostu na suchej skórze. Wtedy po prostu ja to czuję dokładnie, jak to wszystko tam fajnie pracuje, jeżeli chodzi o mięsień, jak można sobie tym ładnie chwycić mięsień i ładnie go przemasować i jest to naprawdę super sprawa. Więc ja osobiście polecam, żeby tych dwóch używać na suchą skórę. Jeżeli chodzi o ten, tak jak powiedziałam, można... On tutaj zbytnio nic nie robi, tutaj jest kamyk, to się łatwo, szybko czyści. I jeżeli na przykład chcecie sobie coś nałożyć jeszcze dodatkowo na twarz, żeby sobie zrobić taki masaż, powiedziałabym właśnie, drenujący, jak najbardziej można. To już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy filmik. Pamiętajcie proszę o subskrypcji mojego kanału, o dawaniu łapek w górę, jak i również o obserwowaniu mnie na Instagramie, bo pojawia się bardzo dużo ciekawych treści. Dajcie znać również w komentarzach, czy jesteście zainteresowane tym filmem na temat tapingu twarzy i my widzimy się już w tym tygodniu. Pa!